Siemanko, pokażę łatwe kopiowanie aut co 2-3 minuty. Sesja dla zaproszonych, no potrzebujemy tu na chwilę znajomego. Wiem, że to problem dla niektórych, no ale to już naprawdę znajomy jest na chwilę potrzebny. No zaprasza nas tylko do bunkra, klika wejdź ze znajomymi członkami ekipy do mobilki, podstawia nam swoje mobilkę, pod biuro opuszcza sesję, no to jest cała jego robota. My potrzebujemy mobilne centrum, tam pojazd, który będziemy tracić, garaż w biurze, tam tyle wolnych miejsc, ile chce się zrobić kopii, no i mechanika, żeby te kopie zapisywać. Znajomy zaprasza nas do siebie do bunkra. Tu jest sprawa naprawdę banalnie prosta. Jedyne co trzeba tu zrobić, to podbiegamy koło znajomego, tak żeby on miał tą opcję wejść ze znajomymi członkami ekipy. Tu jak widać zabij się jest na szaro, ale najeżdżamy na to, spamujemy cały czas A lub X, żeby no żeby się tu zabić. Na czarnym ekranie się zabijemy, tam usłyszymy zgona i odrodzi nas w dokach. To ja teraz spamuję cały czas a znajomy klika, żeby wejść ze znajomymi członkami ekipy. Tu nie trafiłem, ale to właśnie nie trafiłem, bo tu się zajebałem, na chwilę przerwałem. Bo można się też umówić tu na raz, dwa, trzy ze znajomym, ale to będzie trudniej właśnie jak to jest z tym spamowaniem. No tu ja akurat przestałem na chwilkę dalej klikać. Dobra, wejdź ze znajomymi, zabij się i teraz spamuję. Jest zgon. Tu wyjebało. Wzywamy teraz sobie swoje mobilne centrum operacyjne. A znajomy może już jechać. Pod nasze biuro podstawić nam swoje mobilne i opuścić sesję. To jest cała filozofia, co musi zrobić znajomy. No u mnie akurat znajomy, czyli druga konsola, będzie trochę dłużej mi tu potrzebna, bo nie dam rady jechać w tym samym czasie tu i tam. Tu najlepiej właśnie użyć do tego glitcha jest albo benzyny, albo bomb przylepnych, żeby wiedzieć jak stoi ten kontener, bo tu będziemy musieli ustawić mobilkę tak, żeby te niebieskie kółko od wjazdu tam od mobilki było w miejscu kontenera. A, możemy wezwać już od razu pojazd, który będziemy kopiowali. Lub jakiś inny, bo tu na razie jeszcze kopii nie robimy. Tu jest właśnie to najgorsze, że tu jest takie ryzyko, że można utknąć na czarnym ekranie.
Odstawiamy, odpychamy ten kontener. Można sobie podejść sprawdzić, czy mamy niebieskie kółko wjazdu. No jest. Teraz podjeżdżamy autem, które kopiujemy, dipad w prawo, potwierdzamy komunikat o zamianie pojazdów. Jeżeli się uda, powinniśmy się tu od razu zrespić. Kontener powinien być w nas wtopiony, to albo my w kontener, albo jak jest chujowo, to utkniemy na czarnym ekranie, wtedy trzeba się odmrozić. Podjeżdżamy, dajemy dipad w prawo i potwierdzamy ten komunikat. Taki efekt oczekujemy właśnie, czyli się udało. Najlepszym rozwiązaniem jest, jak znajomy właśnie, żeby tam nie mrozić, żeby nas nie mroziło. Jest, kurde, żeby on wyszedł na piechotę z bunkra. Tu auto mi znikło, mobilkę mogę odesłać. Odeśli. No, dobra, sekuro. Pojazdy. Kurwa to. Udajemy się w okolice swojego biura. No tam już mówię, no znajomy już powinien do tej pory dojechać, opuścić sesję. Ja tu muszę trochę inaczej zrobić, muszę dojechać, dolecieć do biura, podstawić jedną mobilkę, podstawić drugą, dlatego filmik trochę dłuższy. Akurat nagrywam teraz i gadam przez nagrywarkę, dlatego nie będę go edytował. Podkładał tam muzyczki i innych pierdół. No także w tym bunkrze, no sprawa prosta, no to ja nie trafiłem za pierwszym razem, no bo tu przerwałem akurat klikać, bo tam sięgałem po drugiego pada. No ale to jest sprawa prosta, no spamujemy a znajomy A lub X, a znajomy klika wejdzie znajomymi członkami ekipy. No to nie powinno stworzyć nikomu problemów, jak tam przykładowo z tą szczelnicą, co trzeba było się zgliczować. My ustawiamy sobie swoje mobilne tak gdzieś pod ścianą, żeby zablokować tą tylną klapę, żeby ona nam się nie otwierała, jak będziemy wjeżdżać. Nieważne, gdzie to kurwa ustawimy, byle było niebieskie kółko. Kurwa, w drugą stronę. Ja się będę pierdolił między drzewami. A idź pan do chuja.
Kurla, się pierdoliłem. No ale kierowcą tira nie jestem, także mogę nie umieć cofać. Biura. Tu wezwę sobie już pojazd, który będę teraz kopiował. Mechanik. A znajomym, no muszę podstawić tutaj mobilkę. No jak wy będziecie robić to ze znajomymi, nie tak jak ja na dwie konsole, no to już byście kopiowali. A to muszę się, mówię, pierdolić trochę. Też już bym mógł przerwać nagrywanie, bo tam reszta już jest taka sama jak była. Wjeżdżamy, podmieniamy potwierdzamy komunikat mobilny o zmianie pojazdu, zmieniają nam się tablice, zapisujemy w biurze, dokupujemy darmowe LED do mobilki, czekamy aż zostanie dostarczone, znowu wjeżdżamy, skopiować drugi, tak w kółko, aż się zapchamy całe biuro. Możemy te pojazdy w biurze przestawić w inne miejsca, żeby tam zwolnić sobie miejsce, żeby mieć na kolejne kopie. Znajomy, start online, odszukaj nową sesję, może iść pomagać komu innemu, a my jedziemy zapisywać kopię. Kurwa, ale tu jak widać są moje tablice iFruitowskie. Kurwa, teraz kółko znikło, wiedziałem, że przyjebie w tą mobilkę i...
i padł w prawo. No znowu się kurwa przestawiłem. I padł w prawo, potwierdzam komunikat. Respię się na ulicy tam, gdzie znajomy zostawił mi mobilne. Blachy się zmieniają. Teraz najlepiej tutaj na Xboxie dawać sobie na offline, żeby nikt tu przez menu Xboxa do nas nie dołączył na sesję, bo to nam zepsuje glitcha, a my wjeżdżamy do biura zapisać kopię. To było na B2. Zamówić już kolejne auto na straty. Zamów mobilne, pyk. A tu w międzyczasie, żeby zapisać kopię, trzeba w niej cokolwiek zmienić. No możemy dać swoje tablice, bo są najtańsze, żeby tu nie wydawać na kopię jeszcze hajs, tylko na nich zarabiać. No to szukamy najtańszych rzeczy. iFruit, niech będzie. Wyjedź na zewnątrz. No i udajemy się pod mobilkę, czekamy aż dostarczą nam Elegy. I dopiero podmieniamy. No 2 minuty jest na... Ale mi odstawiło kurwa mobilne, no bo mnie chuj strzeli. Chuj, tak trzeba czekać. Aż dostarczy me leży, tak. Dostarczone. Chyba będzie git. Prawo potwierdzamy. Z iFruta zrobiły się znowu inne. I kolejna kopia.
No i czekamy na powiadomienie, że LRG zostało dostarczone. D-pad w prawo potwierdzamy. I kolejna kopia. I to tyle z tego. No trochę ten filmik długi, sorry, no ale nie chce mi się tam przycinać, przyspieszczać. Gadać do laptopa tutaj. Tak jak mówię, no. Robione, nagrywane na prawie jak na żywo. Na arkach.